Zaczynamy trasę ekstremalną w parku linowym Paprocone. Mamy bardzo dobrze przygotowaną trasę pod kondycję wysiłek. Ona jest połączona z trasą pomarańczową, pod prąd trasy pomarańczowej podejrzewam, że idzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy oczywiście od drabinki dyby. Taka specjalna drabinka została przygotowana. I pierwszą przeszkodą, jaką będziemy mieć, to będziemy mieć obręcze. Fajne. Z nie metalowych obręczy, tylko z linek razem z makaronami. Okej. Teraz będziemy mieć przejazd w kotle, ale wielki. Twórcą budującym park były osoby, które budowały Lemur Park. Teraz mamy przejazd w beczce. Fantastycznie, bardzo dużo, podoba mi się. Teraz będziemy mieć linki typu V. Mówię nowe linki. Już nie pamiętam tej przeszkody, chociaż ostatnio też zapomniałem o nich. Teraz będą nas czekać X. Lubię X. To jest takie zwinne przechodzenie między belkami, które są postawione, więc nie chodzimy sobie prosto, tylko musimy tutaj dobrze manewrować ciałem, przeskakiwać. Koordynacja ruchowa jak nic, dlatego jest fajniejszą przeszkodą. Jesteśmy. Co teraz? To jest most dwulinowy. Okej. Zawsze po lewej stronie. Przeważnie tu, w tym parku. Okej. A mamy tutaj Bolet Flintstona. Bardzo fajna przeszkoda. Będziemy musieć równowagę na walcu utrzymywać. Nie jest prosta. Dajemy radę, dajemy radę. Dajemy radę. Jest. Dojechaliśmy.
Teraz nas czekają sukelki. No i zaczynamy sobie. Też tutaj centralnie stajemy na soplach równo na środku nogi, żebyśmy nie przebujali się. I staramy się iść prosto. O, źle sobie stanąłem. Więc sople chciał mi uciec spod nogi. No i teraz będziemy mieć tyrolkę. Tyrolka nas czeka. No to ja będę w domu. Teraz przed nami skok Tarzana. Można z niego uciec? Da się. Czyli jest możliwość opuszczenia skoku Tarzana, jeśli ktoś by nie chciał. Mamy tutaj tyrolkę, która nam to umożliwia. Mamy skok Tarzana. Dobra. I teraz właśnie będziemy szli pod prąd, czyli trasą pomarańczową. Strzałkę mamy ekstremum w tamtą. Bodajże tutaj instruktorzy wstrzymują po tamtej stronie. Jakby czasami ktoś był na pomarańczowej i ktoś przechodził ekstremalną. Więc poruszamy się po moście birmińskim, birmańskim. Sorry. Jeszcze mam jakieś zaloty. Błędne. O. I teraz do góry. Prąd. Czyli mamy tyrolkę. Lecz w górę. Bo to nie ma, strzałka w górę jest. Dobra. Czyli teraz będziemy mieć koale. W takim przypadku. No dobra.
teraz mamy most trzylinowy. Takie rzeczy lubię, bo to naprawdę się buja. To nie jest takie proste do przejścia. Okej. Naprawdę dobrze urywałkę trzeba utrzymywać. Teraz będziemy mieć trapezy, zygzaki. Dobra. Tym razem idziemy po lewej stronie, bo idziemy teraz pod prąd. Równoważnie. A, tam to nie było różne. To most wodny najbliższy. Okej. To jest równoważnie. Wystarczy trochę nie widzieć przeszkody. Już zapominam, co to była za przeszkoda. Złośliwe pęty teraz. O, dość ja lubię. Dobra. Dobra. Okej. I brązowa szczelka. Czyli trasa ekstremalna. Dobra. A tu są te schodki fajne. Podobają mi się te schodki. Lubię takie rozwiązanie. No i zjazd na teraz. Myślałem, że to już koniec, a to jeszcze nie koniec. Dobra. Teraz nas czeka. Co nas czeka? Przejazd na trapezie. Czyli stajemy sobie w trapezie i jedziemy! Bajerancko. Okej. No i teraz mamy zjazd.
tu już chyba jest drabinka, tak jest. I też mamy drabinkę zejściową. Koniec trasy ekstremalnej.